Drodzy, wiemy, przynajmniej ja mam takie poczucie, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu nie jest przypadkowe i że Pan Bóg kształtuje tak nasze środowisko, ludzi, zdarzenia dookoła nas, żeby jeszcze bardziej utwierdzać nas w naszej wierze i pokazywać swój charakter. I drodzy, w tamtym tygodniu, jak już tutaj wspominałem w mojej grupce na lekcji szkoły sobotniej, Pan Bóg jakoś całkiem przypadkiem skierował mnie na blog pewnej osoby, pani Agnieszki. Blog się nazywa Zorkownia. Zorkownia. Zapamiętajcie się, bo na pewno część z was będzie chciała go przeczytać dzisiaj, jak wrócicie do swoich domów. Ten blog jest niezwykły, tak samo jak osoba pani Agnieszki. Pani Agnieszka jest wolontariuszką w hospicjum w Warszawie. I blog Zorkownia jest praktycznie opisem zdarzeń, scen, ludzi z perspektywy jej wolontariatu oraz języka, w którym ona używa. Język jest nieprawdopodobnie mocny, jeżeli chodzi o skojarzenia, jeżeli chodzi o dobór słów. Krótki, piękny, dobitny. Spędziłem pół nocy czytając wpisy na tym blogu i mogę wam powiedzieć, że Pan Bóg docierał do mnie w sposób nieprawdopodobny. Wybił mnie z mojej wygodnej kanapy i posadził mnie, mimo tego, że nie byłem tam w tym hospicjum, jednak ten język, te przekazywane sceny były tak dobitne, tak wyraziste. Te problemy były całkiem inne niż moje. Coś nieprawdopodobnego, jak my jesteśmy ograniczeni w naszym doświadczaniu życia, jak nie zdajemy sobie sprawy z rzeczy, które dzieją się dookoła nas. Kochani, gdy wrócicie, przeczytajcie Zorkownię dzisiaj. Kilka fragmentów, kilka wpisów. Gwarantuję wam, że te wpisy zostaną z wami do końca. I być może Pan Bóg nas zmotywuje do pewnych działań. Ale z tego wszystkiego zapadło mi szczególnie na myśli i w pamięci pewna osoba, Piotr. Jest to bliski przyjaciel pani Agnieszki, akurat nie w hospicjum, ale pani Agnieszka regularnie spotyka się z Piotrem. Piotr był to jej przyjaciel z czasów studiów. Młody, zdolny, ojciec z dwójki dzieci, człowiek jak na skwał, biegacz, karateka, bardzo zdolny muzyk, praktycznie urodził się z muzyką w głowie. I w marcu 2012 roku podczas treningu, gdy biegał, naderwał sobie mięsień łydki. I gdy poszedł do lekarza, lekarze wsadzili mu nogę do gipsu, wrócił do domu i ta noga go zaczęła strasznie w tym gipsie boleć. Po kilku dniach poszli do lekarza sportowego, który ściągnął ten gips i mówi: absolutnie nie wolno było tej nogi wkładać do gipsu, wdała się zakrzepica. W takich przypadkach ten mięsień należy zszyć, a nie wkładać do gipsu. Powstały skrzepy i sytuacja, w której się znalazł Piotr, była bardzo ryzykowna, ponieważ w każdej chwili te skrzepy mogły zatamować krążenie czy dostać się w inne miejsca. I Piotr zaczął brać leki, ale 2 kwietnia, gdy zszedł, nagle upadł. Dostał rozległego udaru, doszło do niedotlenienia mózgu, zator gdzieś tam się utworzył, uszkodzony został pień mózgu i móżdżek. Praktycznie człowiek w pełni sił, utalentowany, kochany przez żonę, kochany przez dwójkę dzieci, nagle pada i nie wstaje. Nagle pada i nawet nie mruga oczami. Lekarze, gdy popatrzyli na Piotra, mówią: to koniec. Ten człowiek nie rokuje żadnych nadziei, praktycznie jest w stanie wegetatywnym i do żony to już praktycznie nadaje się tylko do odłączenia. Żona, wyobraźcie sobie tą kobietę, w jakiej sytuacji się znalazła. Miała męża, zdrowego, kochającego, a teraz ma to, co ma. I zaczęła obserwować Piotra, swojego męża. Chociaż lekarze mówili, że
nie ma żadnych szans, żeby w ogóle się z nim porozumieć, bo jest całkowicie wyłączony. Zaczęła obserwować pewne delikatne ruchy powiek, które powtarzały się w jakimś tam okresie czasu. I mówi lekarzom, słuchajcie, ale jednak coś się z tym ciałem dzieje. Jednak coś drga. I pani Agnieszka, ta pisarka, która tworzy tego bloga, zdecydowała się, że również będzie temu Piotrowi pomagać. I razem z żoną stwierdziły, że jednak z Piotrem nie jest do końca tak, jak lekarze mówią. I opracowały pewien system. Zaczęły do Piotra mówić i Piotrze, jeżeli nas słyszysz, porusz powieką 4 razy. I zaczęły obserwować Piotra. I faktycznie Piotr w jakimś tam długim odstępie czasu poruszył powieką 4 razy. I w końcu po kilku takich doświadczeniach były te kobiety przekonane, słuchajcie, ale Piotr naprawdę żyje i odbiera bodźce. Słyszy to, co mówimy, słyszy to, co robimy. Tylko, że nie potrafi się w żaden sposób komunikować. Tylko mruga powiekami. Lekarze mówią, nie, to nie ma szans, nie, absolutnie, to jest przypadek beznadziejny. Ale Piotrem zainteresował się jakiś specjalista z Europy Zachodniej i faktycznie okazało się, że jednak Piotr odbiera wszystkie bodźce. Wszystko słyszy. I lekarze orzekli wtedy zespół zamknięcia. To znaczy, jesteście całkowicie sparaliżowani. Natomiast wszystko rozumiecie, wszystko słyszycie, widzicie, macie swój umysł, taki jak sprzed wypadku, tylko w żaden sposób nie możecie powiedzieć światu, słuchajcie, ja żyję, słuchajcie, ja jestem. I z tego, co Piotr później, gdy opracowano specjalny system porozumiewania się, wyobraźcie sobie, że na początku te dwie kobiety, siedząc przy Piotra łóżku, pokazywały mu literki alfabetu i mówi, Piotrze, proszę, mrugnij 4 razy przy literze alfabetu, która jest w twoim imieniu. I pokazywały mu litery. I Piotr z ogromną siłą, w długim odstępie czasu, mrugał. I dzisiaj Piotr komunikuje się właśnie mrugnięciami przez skomplikowany system alfabetu, ale Piotr żyje, Piotr czuje, Piotr myśli. I mówi, że najbardziej bał się, że pochowają go żywcem. To była coś niesamowita, przerażająca myśl, że zostanę pochowany żywcem. Że nikt nie będzie w stanie, zdawał sobie sprawę z tego, że ja żyję, że ja funkcjonuję. Drodzy, ta historia przemówiła do mnie bardzo, dlatego że zdałem sobie sprawę z tego, że rzadko dzięki łasce Bożej ja mógłbym, znaczy, że gdyby nie łaska Boża, ja mógłbym być tym człowiekiem. Nie chodzi o talenty, o zdolności, ale chodzi o wiek, chodzi o ogólnie zdarzenia w naszym życiu. Każdy z nas mógłby być takim Piotrem, który idzie i nagle upada i mamy zespół zamknięcia, gdzie praktycznie nasze życie się kończy. Drodzy, i Pismo Święte nam mówi o takim przypadku. Otwórzcie Ewangelię Marka. Drugi rozdział, gdzie mamy bardzo podobną sytuację. Rozdział 2 od wersetu 1 dalej. I czytam. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. Jezus wrócił do Kafarnaum po swojej pierwszym obchodzie Galilei, wrócił do domu, prawdopodobnie był to dom Piotra i zobaczcie, że zgromadziło się wielu ludzi. I to jest bardzo ciekawe z perspektywy, co później, gdy Jezus mówi do Kafarnaum, Kafarnaum, czy do nieba będziesz wyniesiony? Nie, będziesz miała w godzinie sądu gorzej niż Sodoma i Gomora, bo
wiadomo, że nie poznali, nie przyjęli. Ale tu mamy w tym Kafarnaum, mamy tłum ludzi tak ogromny, że praktycznie cały dom i jego otoczenie jest otoczone tłumem. I zobaczcie, co się dzieje dalej. I przyszli do niego niosący paralityka, a dźwigało go czterech. Uwielbiam Pismo Święte, dlatego że w jednym zdaniu kryje się tyle niedopowiedzeń. Kryje się cały obraz życia człowieka. My, gdy to czytamy, bardzo często przeczytamy sobie jeden werset, idziemy dalej. Ale pomyślcie sobie, że słowo przyszło do niego cztery osoby niosące paralityka. Czy potrafimy sobie wyobrazić tą sytuację? Czy potrafimy wczuć się w człowieka, który został przyniesiony? Który Łukasz nam mówi, że ten człowiek już takim konkretnym medycznym językiem cierpiał na porażenie mózgowe. Człowiek nie potrafi sam funkcjonować. Człowiek nie potrafi sam żyć. Pojawiają się pytania, jak długo? Dlaczego? Czy miał wypadek? Czy tak się urodził? Czy cierpiał na jakąś chorobę? Co się zdarzyło w życiu tego człowieka? Czy upadł, tak jak Piotr, któregoś dnia szedł i nagle już nie szedł? Nie wiemy, ale to są pytania, na które każdy z nas może sobie jak gdyby przynajmniej zadać, ażeby wczuć się w tą sytuację. Co sprawiło, że paralityk stał się paralitykiem i dlaczego znalazł się w tym konkretnym miejscu? Gdy czytamy Ducha Proroctwa, Duch Proroctwa nam mówi bezpośrednio, że sytuacja paralityka wynikała z jego grzechów, z tego, jak się prowadził, jak żył. Nie wiemy, absolutnie nie wiemy. W tym fragmencie od 1 do 12 paralityk nie wypowiada żadnego słowa, ani nic o paralityku nie wiemy. Natomiast słowo paralityk ma ogromne znaczenie w tej sytuacji. Człowiek jest całkowicie ubezwłasnowolniony, jest zależny od innych osób, jeżeli chodzi o podstawowe funkcje nasze, takie jak mycie, ubieranie, chodzenie, karmienie i tak dalej. Coś nieprawdopodobnego, całkiem inny wszechświat, aniżeli twój i mój. Większość z nas, wszyscy praktycznie jesteśmy w miarę sprawni. Ja dziękuję Panu Bogu za to zdrowie, które mamy, którym się możemy cieszyć. W przypadku tego człowieka jest to całkiem inny wszechświat. Tak, gdy czytamy zorkownię, tam jest całkiem inny wszechświat. To nie jest moja kanapa, gdzie z której wstanę, kiedy chcę i zrobię sobie wszystko, co będę chciał. To jest wszechświat ograniczeń, wszechświat barier i wszechświat zamknięty. I ci czterej przyjaciele przynoszą tego człowieka przed Jezusa. I czytamy dalej, że nie tylko, że przynoszą, a tam nie było miejsca. Ci czterej przyjaciele zdawali sobie sprawę z tego, jeżeli nie teraz, jeżeli nie Jezus, to nikt. Jeżeli my teraz nie podejmiemy pewnych działań, być może później nie będzie szans, bo być może człowiek ten był w takim stanie, że już umierał. Być może nie wierzyli w to, że Jezus wróci jeszcze do Kafarnaum. Być może nie wiem, co sobie myśleli, ale stwierdzili, słuchajcie, jest czas, ażeby działać. Słuchajcie, jest czas, ażeby coś zrobić. Bierzemy go i wnosimy. Mimo tłumu, mimo domu. Wchodzimy na dach. Ściągamy dachówki, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. I spuszczamy go na dół przed Jezusa. Zobaczcie, jak zdesperowani ci ludzie byli. I interakcja między tym człowiekiem oraz całym otoczeniem Jezusa jest nieprawdopodobna. Czytamy dalej. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Co byście wy zrobili na miejscu, gdyby ktoś wam rozbierał dach i nagle spuszczał wam do środka pokoju jakiegoś paralityka? Ej, to mój dach! Ej, no co ty robisz w ogóle? No gdzie z nim tutaj? Nie widzisz? Mamy tutaj kolację. Zaprosiliśmy ważnych ludzi. Tutaj mamy uczonych w piśmie, którzy sobie wygodnie siedzą, a wy nam spuszczacie tutaj śmierdzące łoże, jakiś kawałek skóry z człowiekiem, który nie przypomina nic tych pięknie ubranych ludzi. Zobaczcie, że sytuacja tworzy się niekomfortowa.
Jest sytuacja, która jest całkiem z innego wymiaru, jak gdyby w rzeczywistości. Nagle pośród uczonych w piśmie, siedzących, czyli zobaczcie, że Jezus jednak uhonorował ich. Ci ludzie siedzieli mimo tłumu, który stał dookoła. Gdy patrzymy na Jezusa, który nie daje powodu faryzeuszom, żeby faryzeusze mogli go znielubić, właśnie nawet poprzez taką zwykłą kurtuazję. I spuszczają tego człowieka. Tak jak mówię, nie wiemy, jak długo, dlaczego, w jakim był stanie, czy mówił, czy nie mówił, czym ruszał, czym nie ruszał, kto się nim opiekował, a kto nie. Nie wiemy. Wiemy, że się nie ruszał i nie mógł w stanie przyjść samemu do Jezusa. Możemy sobie wyobrażać, ale na pewno fajnie mu nie było. Zobaczcie, Jezus, ujrzawszy ich wiarę, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. I to, co mi się podoba w Jezusie, w Jego interakcjach z ludźmi, to, że słowa Jezusa czasami są z kosmosu, prawda? Spuszczają człowieka, który nie chodzi, który jest ma totalny fizyczny niedowład. A Jezus wypowiada zdanie całkiem nie w tym kontekście, wydawałoby się. Ale to, co jest piękne, że Jezus zwraca się do tego człowieka, dziecko. Mamy w naszym przykładzie synu, ale w oryginale jest dziecko moje. Ten 30-letni mężczyzna, nie wiemy, ile paralityk miał lat, mówi do tego sparaliżowanego człowieka: dziecko moje. I zobaczcie, że pierwsze zdanie, które wypowiada, to nie jest wstań, to nie jest jak się czujesz, co ci dolega, od ilu lat, ale synu, dzieciątko moje, odpuszczone są grzechy Twoje. Zobaczcie, że dzisiaj na lekcji mówiliśmy o tym, jak Jezus dostosowuje swój sposób komunikacji czy treści do ludzi, z którymi rozmawia. I widzimy, że Jezus wypowiada zdanie, które musi mieć sens, które dotyka najgłębszej potrzeby tego człowieka, który leży. Wydawałoby się nam, że jeżeli nie chodziliście przez kilka lat, dla nas najważniejsze jest co? Wstańmy, chcemy biegać, chcemy... Jezus, zobaczcie, mówi: nie wstań, nie weź swoje łoże, tylko dzieciątko, odpuszczone są ci grzechy twoje. Zastanawiające, prawda? Tak gdyby to odpuszczenie grzechów było pierwszą potrzebą tego człowieka. Tak naprawdę nie wiemy, co się działo w głowie tego człowieka. Co bardziej mu dolegało? Czy ciężar win, który miał na sobie? Nie wiemy, co zrobił. Nie wiemy, skąd wyszedł. Widzimy tylko, że leży. Czy to, że nie potrafi chodzić i ruszać i jest zdany na przyjaciół? Zdaniem Jezusa potrzeba tego człowieka leżała w jego duchowości. I drodzy, chciałem, żebyście sobie uzmysłowili, że to zdanie, które czytamy, jest unikatowe. Nigdzie wcześniej w Piśmie Świętym żaden człowiek nie powiedział: Synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. Żaden prorok, żaden rabi, żaden kapłan. Jezus wypowiada bardzo unikatowe słowo w skali całej historii zbawienia. Odpuszczone ci są grzechy. I zobaczcie, że ci, którzy siedzieli, ci ubrani w eleganckie szaty, z frędzelkami, z oznakami bogactwa, gdzie już samo spuszczenie tego paralityka na pewno z trudnymi zapachami, z trudnym widokiem, już to musiało im nie leżeć. Przyszliśmy posłuchać nauczyciela, a tu mamy jakąś szopkę, prawda? Co czujecie, gdy wchodzi do autobusu jakiś człowiek, który nie mył się przez kilkanaście dni? Idziemy na koniec, prawda? A teraz mamy centralnie, tutaj, w środku. I co więcej, ten Jezus, który stoi, on mówi: odpuszczone są ci grzechy. Jak to? Jak to? I mamy, zobaczcie, reakcję. Czemuż ten tak mówi? On bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga. Czy mieli rację? Oczywiście, że mieli rację. Tak mówi Pismo Święte, że tylko jedynie Bóg może odpuszczać grzechy. W całej Torze, w
w całym Starym Testamencie tylko i wyłącznie Bóg może odpuszczać grzechy. A teraz człowiek pojawia się i mówi, odpuszczone są twoje grzechy. Czy ich zburzenie nie jest słuszne? Oczywiście. Jak można? Bluźnierstwo. I zobaczcie, co mówi dalej Jezus. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź swoje łoże i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Drodzy, widzimy tą sytuację? Widzimy to, co się dzieje później, gdzie mamy w 12 wersecie i wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, iż się im wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ale drodzy, to Kafarnaum, które widziało tyle rzeczy i mówili, wow, stało się, ale cud, ale się dzieje. Ominęło ich ten pierwszy, o ileż ważniejsza wypowiedź Jezusa, która mówi, odpuszczone są grzechy twoje. Zauważcie, która rzecz była ważniejsza w tym kontekście? To, że człowiek wstał? Wielokrotnie w Piśmie Świętym mamy przykłady uzdrowień cudownych, zmartwychwstań. Ale tutaj mamy coś niesamowitego. Jezus mówi, odpuszczone są ci twoje grzechy. I człowiek wstaje, ale również i przede wszystkim w tym momencie odpuszczono mu grzechy. Drodzy, gdy pomyślimy o tej sytuacji z naszej perspektywy, dzisiaj tutaj jak siedzimy, ze zdrowymi rękami, zdrowymi nogami, chwała Panu Bogu, z podziękowaniem na ustach za zdrowie, które mamy, bądź też nie do końca, które mamy, ale jeszcze nie jest tak źle. Prawda? Ale jak tą sytuację można sobie przyłożyć do nas? Gdy pomyślimy o tym, że paraliż nie do końca w tym kontekście, na podstawie tego, co czytaliśmy, nie do końca dotyczy w tym przypadku fizycznej strony tego człowieka, bo Jezus mówi, odpuszczone są twoje grzechy, wskazując, że problem tego człowieka leżał w cielesności również, ale przede wszystkim w tym, co miał w głowie, w tym, co miał na karku, w bagażu, w tym swoim psychicznym. Pytanie do ciebie i do mnie, do naszych rodzin. Czy mimo naszych zdrowych rąk, zdrowych nóg, czy nie jesteśmy sparaliżowani duchowo? Czy nie jesteśmy takimi paralitykami duchowymi? Czy każdy z nas nie potrzebuje tego tekstu, tej wypowiedzi Jezusa? Odpuszczone są ci grzechy, dzieciątko. Czy kiedykolwiek Jezus powiedział ci to osobiście w twoim życiu, dzieciątko moje, odpuszczone ci są twoje grzechy? Bo jeżeli nie, to cały czas jesteśmy sparaliżowani. Cały czas przygniata nas ciężki kamień grzechu. Twój własny oraz jeszcze cała historia twojej rodziny, twojej genetyki przeżartej grzechem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, drodzy, że ta duchowa strona wydaje się dla Jezusa kluczowa. I dzisiaj, gdy sobie pomyślimy o tym, gdzie ja się znajdę w tej historii, to ja się znajduję tam właśnie, na środku tej izby, na tym łożu, wśród tych trudnych zapachów. Ja leżę, a przede mną jest Jezus Chrystus. Drodzy, i bardzo często my jako chrześcijanie stosujemy pewne sztuczki, żeby pokazać, słuchajcie, ja nie jestem sparaliżowany. Ubieramy takie egzoszkielety, które napędzają nas. Jedziemy na kamp, słuchamy kazań, ale power jest, wracam i po 2 miesiącach znowu dół. Albo
mamy jakieś nasze dołki emocjonalne, góry emocjonalne, ściągamy ten egzoszkielet i nagle okazuje się, że nie potrafimy chodzić, bo z egzoszkieletami jest tak, że gdy je ściągniemy, to nasze mięśnie są tak wiotkie, że nie potrafimy chodzić i przez 3 dni musimy się na nowo uczyć, jak chodzić, bo nasze mięśnie dostosowały się do czegoś innego. Natomiast żaden egzoszkielet, żadna proteza, żadne rozwiązanie, które stosujemy, nie zastąpi nam w żaden sposób słów: synu, odpuszczone są grzechy twoje, córko, odpuszczone są grzechy swoje. Kochani, czy my usłyszeliśmy to i przyjęliśmy to od Jezusa Chrystusa? To jest bardzo ważne pytanie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że byliśmy sparaliżowani i On nas uzdrowił z naszych grzechów? Albo czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze jesteśmy sparaliżowani i że jeszcze potrzebujemy tego cudu w naszym życiu? Drodzy, trudno nam dzisiaj postawić się na miejscu tej osoby sparaliżowanej. Nie patrzymy na siebie w ten sposób. Jako uzależnionych od czyjejś pomocy, jako zdanych na łaskę kogoś. Nikt nie chce być na czyjejś łasce. Chcecie być? Ja nie. Pomyślcie sobie o tym, że ktoś miałby chodzić koło was i wykonywać te wszystkie niemiłe czynności, które trzeba zrobić z osobą, która jest sparaliżowana. Te ludzkie czynności. Każdy z nas mówi: nie, Panie Boże, broń mnie przed taką sytuacją. Ale czy nie jest tak z naszą duchowością, że dopóki nie poznamy Jezusa Chrystusa, dopóki nas Jezus Chrystus nie uwolni, jesteśmy totalnie bezradni i tak naprawdę leżymy w swoich grzechach. I one są bardzo śmierdzące. I czasami się z nich podnosimy na jakichś kulach, protezach. Udaje się nam dojść 2 kroki, 3 kroki, 4 kroki, a później łupsi chlup. Jezus natomiast powiedział temu człowiekowi: odpuszczone ci są grzechy twoje, synu. Drodzy, dla mnie osobiście, im więcej Boga w moim życiu, tym bardziej mam świadomość tego, że każdy z nas, każdy chrześcijanin bez Jezusa Chrystusa jest osobą sparaliżowaną duchowo. Tak jak w Piśmie Świętym mamy wielokrotnie: wszystko mogę w Jezusie Chrystusie. Co możesz? Czy możesz mieć Ferrari? Czy możesz przebiec 80 kilometrów? Czy możesz fruwać? O co tutaj chodzi? Wszystko możesz w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi o obfitowaniu, o brakach i tak dalej. Ale przede wszystkim to zdanie: synu, odpuszczone ci są grzechy twoje, to jest klucz misji Chrystusa. Wszystko mogę. Czyli co? Możesz uwolnić cię od grzechu. Jezus Chrystus może uwolnić cię od grzechu. I to jest dobra nowina. To jest poselstwo, które to jest centrum Ewangelii. Nikt inny. Bo lekarze mogą ci dać protezy, egzoszkielety. Być może za 3 lata będziemy mieli taki postęp w medycynie, że nawet przerwane kręgi będziemy jakoś tam sobie łatać i ci ludzie będą chodzić. Ale nikt we wszechświecie nie da ci odpuszczenia grzechów. Chwała Jemu za to, prawda? Drodzy, ale jeszcze wrócę do... Jak zdiagnozować, że jesteś sparaliżowany duchowo? Po czym poznać, że tak mimo tego, że ruszam, że być może stoję tutaj, mówię piękne kazanie, jest tak naprawdę to leżę gdzieś tam sobie na koziej skórze? Ellen White w swojej książce Świadectwa do zboru daje pewien model diagnozy. Będę teraz tłumaczył na bieżąco, bo nie potrafiłem tego znaleźć w naszych polskich przekładach. Siła, moc pochodzi z ćwiczeń. Każdy, kto wykorzystuje swoją możliwość, swoje możliwości otrzymane od Boga, będzie wzrastał w nich, ażeby poświęcić je służbie w Bożym planie. Ci, którzy robią nic dla dobra planu Bożego,
oni nie otrzymają łaski, ani nie poznają prawdy. Człowiek, który leży i odmawia wykorzystywania swoich kończyn, wkrótce zanikną u niego wszystkie siły. Tak samo z chrześcijaninem, który nie ćwiczy darów i talentów, które mu Pan Bóg powierzył. On nie tylko nie będzie wzrastał w Chrystusie, ale on straci siłę, którą już do tej pory miał. Stanie się duchowym paralitykiem. A ci, którzy kochają, którzy z miłością dla Boga oraz miłością dla innych, pomagają innych, oni, ich Pan Bóg utwierdza, wzmacnia i osadza w prawdzie. Prawdziwy chrześcijanin pracuje dla Boga. I teraz to takie piękne zdanie. Nie z impulsu, nie z emocji, nie z widzimisię, nie z potrzeby chwili, ale dla zasady. Nie przez dzień, nie przez miesiąc, ale przez całe swoje życie. Spójrzmy na podstawie tych słów. Czy ja jestem osobą sparaliżowaną duchowo? Ile Boży plan dla mnie znaczy? Ile angażuję się w Boże działania w moim życiu? Co jest tak dla mnie naprawdę ważne? W jaki sposób pomagam ludziom dookoła mnie? Smutne jest to, że gdy myślałem o naszej społeczności i pomyślałem i też o sobie. Panie Boże, dlaczego ja nie znam takich ludzi jak Agnieszka, która chodzi do tego hospicjum? Jeżeli ktoś tutaj z was jest, nie znam was. Ale zobaczcie, że z perspektywy, że nie znam waszego życia. No tyle, ale osobiście nie znam. Dlaczego, Panie Boże? I wtedy pojawia się pytanie, Przemek, być może problem jest z tobą. Być może ty jesteś sparaliżowany duchowo. Być może ty siedzisz na tej swojej kanapie, na tym swoim fotelu, gdziekolwiek nie jesteś, bo jest ci tam dobrze. Boisz się trudnych rzeczy, trudnych zapachów, trudnych sytuacji. Zobaczcie, że to są pytania, jeżeli chodzi o naszą duchowość. Co ja robię dla innego człowieka? Co ja robię dla planu Bożego? Co ja robię dla zboru? Bo jeżeli odpowiem sobie, nic nie robię, to nic wynika z pewnych priorytetów w moim życiu. Komu służę? Jak służę? Na co poświęcam czas? Na co nie poświęcam czasu? I to zdanie mi się bardzo podoba. Prawdziwy chrześcijanin nie działa dla Pana Boga z impulsu, z emocji, z potrzeby chwili, z widzimisię, ale z zasady. Ale z zasady. I zobaczcie, że w tej historii mamy dwie opcje. Albo leżysz sparaliżowany w tym domu i czekasz, aż cię Jezus uratuje, albo to ty wspinasz się na ten dach. Rozbierasz te dachówki. Spuszczasz swojego przyjaciela jako ostatnią szansę przed tego człowieka, który jest w stanie odpuścić mu grzechy. Dwa scenariusze. Albo ty leżysz i być może będziesz leżał do końca. Albo ty będziesz narzędziem ku uzdrowieniu innych. Ażeby ci ludzie zaczęli ruszać powiekami choćby. Ażeby zaczęli komunikować z Bogiem to proste przesłanie. Panie Boże, kocham Cię, wejdź do mojego serca, uzdrów mnie. Drodzy, przyjaciele sparaliżowanego. Piękna postawa osób, którzy wiedzieli, że już nie mają nic do stracenia. Teraz, w tej chwili, rozbieramy dach, wnosimy. Nie wiemy, co będzie, ale ufamy, że będzie dobrze. Kochani, przepraszam, że tutaj wsypię trudnymi tematami, ale musimy w pewnym stopniu, przynajmniej ja mam taką potrzebę i Pan Bóg jak gdyby otwiera, bo tak jak mówiłem na początku mojego kazania, nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo. Pan Bóg otwiera nowe tematy dla nas, nowe wyzwania dla nas. Bardzo często, tak wspominaliśmy na lekcji, te, które nam się nie podobają,
Te, którymi się czujemy niekomfortowo. Bo jeżeli się czujemy komfortowo, to jak mówiliśmy sobie, wtedy mamy cały bagaż rzeczy, które lubimy, które, na których opieramy się. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy wyszli tam, gdzie tylko i wyłącznie jest Jego moc i Twoja słabość. Czy byliście w takich sytuacjach? Jego moc i Twoja niemoc. Jego moc i Twój paraliż fizyczny. Z perspektywy tego, co masz zrobić, gdzie jesteś. Drodzy, Pan Bóg chce, żebyśmy my doświadczyli. Ale nie doświadczyli jak ci ludzie w Kafarnaum, gdzie widzieli tyle cudów, gdzie doświadczyli Jezusa, który praktycznie spędził tam bardzo dużo czasu w porównaniu z innymi miastami, uzdrawiał, leczył, robił cuda i nic. Czy raczej chcemy znaleźć się w tej małej grupie osób, którzy odpowiedzieli na: Synu, przebaczone są Twoje grzechy. Córko, przebaczone są Twoje grzechy. A żeby to stało się możliwe, drodzy, również mamy nieprzyjemne sceny w Piśmie Świętym. To nie jest tak, że mamy same piękne: Pan jest pasterzem moim, gdy będę przechodził przez ciemne do doliny, Ty będziesz ze mną. Te piękne fragmenty w Piśmie Świętym. A żeby Tobie i mnie odpuszczono grzechy, ktoś musiał przejść przez bardzo niewygodną sytuację. Przez sytuację, gdzie żaden z nas nie chciałby się w niej znaleźć. I drodzy, gdy czytamy tą końcówkę z życia Jezusa, Golgota, ukrzyżowanie, biczowanie, bardzo często mam wrażenie, że czytamy to tak odrealnione, prawda? Że czytaliśmy to już tyle razy, że te bicze spadają na Jezusa, a my nic. Że te gwoździe się wbijają, a my nic. Ale za każdym razem, gdy czytam to teraz, w tym momencie, drodzy, pomyślcie sobie, co by tam było, gdyby tam zamiast imienia Jezus była wpisana Twoja żona albo Twoja 8-letnia córeczka. Gdy czytasz o tych biczach, o tych gwoździach, na osobie, którą kochasz, co się dzieje z Twoim sercem? Za każdym razem, gdy to czytasz, czy możesz przejść obojętnie? No nie. Każdy bicz boli. Każdy gwóźdź boli. A bardzo często dzisiaj w naszym chrześcijaństwie, gdy czytamy o Jezusie, który był ubiczowany, opluty, pobity, ukrzyżowany, kartka za kartką i nic. Ale On to przeszedł, tą trudną sytuację, tą arcytrudną sytuację, po to, ażeby te zdanie tutaj dla paralityka, ażeby te wszystkie wcześniejsze i późniejsze cuda, które się działy i w Piśmie Świętym, i w naszym życiu dzisiaj, 2000 lat po Chrystusie, miały uzasadnienie i realne przełożenie na to, że odpuszczone są wam grzechy, tobie i mnie, dlatego, że ktoś się znalazł w bardzo niewygodnej sytuacji. Drodzy, czy kochamy Jezusa Chrystusa na tyle, że gdy czytamy o Jego śmierci, o Jego przeżyciach, krwawi nam serce, krwawi nam umysł, krwawi nam mózg, bo osoba, którą bardzo kocham, która nie zasłużyła, spotyka się z taką przemocą, z takim okrucieństwem, z takimi problemami, po to, żebym ja mógł powiedzieć: odpuszczone są mi grzechy w Jezusie Chrystusie. A co więcej, zobaczcie, że gdy pada z kazalnicy pytanie do nas: drodzy, czy dzisiaj jesteście gotowi na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy czujecie, że wszystkie grzechy wam zostały odpuszczone? Bardzo mało kto podnosi rękę. Być może to jest znowu nasza polska natura. Ale jak gdyby brakowało nam tego przekonania: odpuszczone nam są nasze grzechy. Jezus kocha mnie na tyle, że weźmie mnie, nawet gdyby miał przyjść dzisiaj tutaj. Zobaczcie. Drodzy, Jezus Chrystus, kim jest dla Ciebie i dla mnie? Dzisiaj, teraz, tutaj. Gdzie jesteś w tej chacie? Czy jesteś jako ten sprawiedliwy, siedzący w tej chacie, w tym domu? Jako ten znający Pismo Święte? Jako ten, któremu się należy, który przyszedł zobaczyć? Czy jesteś jak sparaliżowany? Czy jesteś jak człowiek, który rozbiera dachówki, żeby wpuścić swojego przyjaciela? Czy być może jesteś jak jednym w tym tłumie gapiów, którzy patrzą się na kolejny cud, na iluzjonistę, który mówi: wstań i wstaję.
I później idzie do swojego domu i bije żonę. Znęca się nad dzieckiem. Gdzie jesteś dzisiaj, tutaj, teraz, w tym momencie? Gdzie jesteś w swoim życiu? Drodzy, wróćcie dzisiaj do domu i poczytajcie zorgownie. Zmierzcie się z tematami, które są trudne. Przynajmniej w swoim umyśle. Wróćcie do Pisma Świętego i zapytajcie Pana Boga: Panie Boże, gdzie Twoim zdaniem ja jestem? Co powinienem zrobić? Jak chcesz pokierować moim życiem? Bo, Panie Boże, mam świadomość tego, że ja dalej tak żyć nie mogę. Jeżeli mam, chyba że jesteście tak blisko Pana Boga, jesteście przekonani o tym, że już dalej się nie da wzrastać w Jezusie Chrystusie. Z tym was, drodzy, zostawiam. Z Jezusem Chrystusem, który puka dzisiaj do waszego serca. I chce was postawić w sytuacji trudnej, w której będziecie musieli pomyśleć, zadecydować, wprowadzić zmiany w waszym życiu. A żeby później, gdy Jezus przychodzi, a czego bardzo często my jako chrześcijanie się boimy, gdy mówię: mamo, Jezus wraca. Moja mama mówi: ależ to straszne będzie. Czy to będzie straszne dla nas? Dla ciebie? Dla mnie, którzy czekamy na tą istotę objawioną na kartach Pisma Świętego, o której dzisiaj mówiliśmy na apelu, który jest dobry, kochany, przebacza ci twoje winy, leczy cię z twoich chorób. Taki jest nasz Bóg. I taki Bóg chce dzisiaj z tobą rozmawiać. Niech Jemu będzie chwała i cześć, uwielbienie. Amen.